lat firma Sanofi prowadzi różne programy, które pomagają zachować work-life balance i dba o dobrostan swoich pracowników. I takimi sztandarowymi programami, które są prowadzone od wielu lat, to jest tak zwana wielka majówka, czyli taki dodatkowy urlop, który może uzyskać pracownik, jeżeli w czasie roku wykorzysta cały należny swój urlop, po to, żeby faktycznie odpoczął, oderwał się od pracy i z pełną energią wrócił później z powrotem na swoje stanowisko pracy. Taką nowością, którą mamy, jest dodatkowy taki urlop tacierzyński, który dla każdego pana, który zostaje ojcem, to jest 12 tygodni, które może spędzić w ciągu pierwszego roku ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, z jego mamą, żeby też pomóc budować się rodzinie. Oczywiście jest fundusz socjalny, który też bardzo jest nakierowany na wypoczynek, na dodatkowe aktywności dla dzieci i tutaj też staramy się zachęcać pracowników do korzystania z tego. Ponadto pracownicy mają dostęp do dodatkowych świadczeń zdrowotnych i dodatkowego ubezpieczenia zarówno dla siebie, jak i dla swoich rodzin, i współmałżonków i dzieci. Też taką nową rzeczą, którą żeśmy niedawno zainicjowali, jest taki program wsparcia pracowników, gdzie mogą liczyć na porady psychologa, na porady finansowe, na porady prawne. No oczywiście do tego dochodzi ten flexible working, czyli możliwość pracy po pierwsze z różnych miejsc, po drugie w wybranym dla siebie czasie. Staramy się też zadbać w tej chwili o to, żeby uwolnić troszkę czasu z naszej pracy na właśnie różne spotkania zewnętrzne. I taką rzeczą zupełnie nową, którą się staramy zrobić, to zrobić tak, żeby w piątki nie mieć spotkań zoomowych, żeby piątek przeznaczyć na pracę własną, na spotkania na zewnątrz, żeby też jakby odciążyć od tego siedzenia w okienku przez cały czas i pracy z kimś.